poprzednim odcinku. Su sekretaria me lo cae. Teczkę dała mi jego sekretarka. Jestem tak roztrzęsiona, że mogłabym ją zgubić. Może zawierać ważne dokumenty. Przechowam ją, żeby się nie poniewierała. Będę ci bardzo wdzięczna. Tato? Słyszysz mnie? Wiem, że mnie słyszysz. Peter? Musiałem przerwać rozmowę, ale uspokój się. Nie udało mi się porozmawiać z szefową. Lepiej, żeby mi zapłaciła. Nie chcę słyszeć wykrętu. Jeśli nie dostanę forsy, sam po nią przyjdę. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Tu jest coś, co może pomóc rozwiązać moje i twoje kłopoty. Teczka Heralda. Być może wyniesienie testamentu z jego gabinetu nie będzie już konieczne. Może być w środku? Łatwo możemy się o tym przekonać. No to zobaczmy. Musi tu być. W końcu musi nam się powieść. A jeśli się nigdy nie obudzi? Nie myśl tak. To możliwe. Wciąż nie odzyskał przytomności. Jeszcze za wcześnie. Każda operacja jest niebezpieczna. Boję się. Pani mąż jest w dobrych rękach. Wyzdrowieje. Powinna pani coś zjeść. Nie jestem głodna. W takim razie podłączymy cię do kroplówki. Nie ma. Sądziłam, że Gerardo na wszelki wypadek skopiował testament albo inny dokument, który by nas oświecił. Ale nic nam nie wychodzi. Nie mógł zrobić kopii. Testamenty przechowuje się w zalakowanej kopercie. Robótka, którą mi pani zleciła, nie będzie łatwa. W życiu nic nie jest łatwe. Inaczej wszyscy byliby do siebie podobni. Dlatego ludzie odważni, inteligentni, nie bojący się ryzyka, odróżniają się od szarej masy tchórzy.
Mam nadzieję, że nie zabraknie ci odwagi. Sarate mówi, że jeśli złapią tego faceta, może się okazać, że sprawy ojca i Rafaela de la Torre są ze sobą związane. Sądzisz, że to, co się przydarzyło twojemu ojcu, może mieć związek z testamentem Rafaela? Boże. Myślałam, że to zwykła kradzież. To tylko hipoteza. Być może obie sprawy nie mają nic wspólnego. Sarate sądzi, że docierając do Farfana dowie się, kto kryje się za zabójstwem Rafaela i tym, co się przydarzyło ojcu. Jedźmy do domu. Musisz odpocząć. Nie ruszę się stąd, dopóki nie upewnię się, że twojemu ojcu nic już nie grozi. Jak chcesz. Chcę, żebyś go znalazł. Masz klucze. Zrobiłam, co mogłam. Teraz twoja kolej. W dzień może być niebezpiecznie. Lepiej zaczekać, aż nikogo nie będzie w biurze. Dobrze. Zrób to w nocy. Musisz przeczytać testament, zanim Gerardo odzyska przytomność i zauważy, że ukradziono mu klucze do biura. No tak. Natychmiast kazałby zmienić zamki. Przeczytaj testament i odłóż wszystko na miejsce. Nikt nie może wiedzieć, że znamy jego treść. Dobrze. Jeśli testament jest dla mnie niekorzystny, masz go zniszczyć, żeby nie pozostał po nim żaden ślad. Jeśli to zrobię, doktor nabierze podejrzeń w stosunku do pani i do mnie. To może być niebezpieczne. To już mój problem. Jakoś go rozwiążę. Do tej pory mi się udawało. Miejmy nadzieję, że uda się i tym razem. Proszę się nie martwić. Zapewne testament jest dla pani korzystny i nie trzeba go będzie niszczyć. Oby tak było. Możesz odejść. Wieczorem masz być w formie. José Antonio. Rezaste mucho. Modliłaś się? Tak. Są jakieś wiadomości ze szpitala? Ciotka jest w bibliotece, właśnie wróciła ze szpitala. Dlaczego jej nie zapytasz? Wolę zadzwonić do Martina. Ciotka jest zdenerwowana i mogłaby się gniewać. Masz rację. Na razie. Wychodzisz? Tak, mam kilka spraw. Już dzisiaj nie wrócisz? Nie sądzę. Martwisz się? Nie. Czemu pytasz? Tak mi się wydawało. Jesteś zdenerwowany. To stres związany z pracą. Wiesz. Praca z ciotką musi być stresująca i to bardzo. Muszę iść. Ciao. Halo, Peter. Peter, todavía... Jeszcze nie rozmawiałem z panią. Daj mi więcej czasu. To nie takie proste. Jestem w beznadziejnej sytuacji. Nie mogę wyjść. Połącz mnie z twoją szefową. Wytłumaczę jej sytuację. O co chodzi? To znowu on. Mówiłem ci, że nie chcę o nim słyszeć. Proszę mi wybaczyć, ale gdy Peter się zdenerwuje, potrafi być niebezpieczny. Nie wiem, co mu powiedzieć. Grozi mi. Pani również. Ten niedołęga mi grozi? Niech idzie do diabła. Proszę mu to powiedzieć. Ja nie mam odwagi. Tchórz. To pani wynajęła mnie do roboty? Powiem jasno, jeśli mi pani nie zapłaci... Jak śmiesz domagać się zapłaty za spartaczoną robotę? Idź do diabła.
Vaya a ser viejo idiota. Popełnia pani błąd. To niebezpieczny facet. Przepraszam. Znaleziono auto Beida. Jest nienaruszone. Wydaje się, że motywem napadu nie była kradzież samochodu. Chyba, że użyto go do innej kradzieży. Ale do tej pory nie było żadnych zgłoszeń. Pytałem w centrali. Nic poważnego się nie wydarzyło. Na wszelki wypadek zostawiłem numer rejestracyjny auta. Potrafisz być skuteczny. Wiemy, że Farfán nie jest zwykłym złodziejem. Czasy są ciężkie. Każdy orze jak może. Jeśli nie chciał ukraść auta, ani zamordować Beida, to po co to zrobił? Żeby go nastraszyć. Po co? No właśnie. Może w samochodzie było coś... Testament? Nie. Jest w biurze. Chodziło o coś innego. Coś, czego nie zauważyliśmy. Zanim odkryjemy motywy, może byśmy coś zjedli? Tak, Martinie, to ja, Milagros. Jak się czuje don Gerardo? Modliłam się za niego. Chciałam go odwiedzić, ale cioci nie było, a nie mogę wychodzić bez jej wiedzy. Tak, już wróciła. Pójdę jutro. Dalej będę się modlić za twojego tatę. Ucałuj mamę. Kocham was. My też cię kochamy. Dziękuję za telefon. Powiem mamie, że dzwoniłaś. Kto to? Kuzynka? Milagros. Lubi tatę i martwi się o niego. Jak my wszyscy. Trzeciej. Co tu robisz? Jesteś zajęty? Trochę. Wyglądasz na zmęczonego. Pewnie dużo pracy. Tak. Napijesz się kawy? Chętnie. Ten tort powinien podnieść ich na duchu. To mój ulubiony przepis. Nie łudź się. Twoja rodzina tego nie doceni. Nie muszą mi dziękować. Ale może poprawi im nastrój. Zresztą robienie tortów mnie uspokaja. Oby don Gerardo szybko wyzdrowiał. Nie traćmy wiary. Podobno don Gerardowi nic już nie grozi. Co za łotr chciał zabić tak dobrego człowieka? Świat pełen jest złych ludzi. Nie brak też dobrych, jak ty. Panienka skończyła? Tak, zabierz to. Bądź miła i dokończ. Nie jestem głodna. Jedz. Jak nie chce, to niech nie je. Nie umrze od tego. Przydaje się. Trochę przytyła. Nie wasza sprawa. Powiedziałam, że ma jeść. Wybacz. Ostatnio byłaś tak zajęta, że nie zauważyłaś, że Lucia przytyła. Głupstwo. Nie lubię, gdy jedzenie się marnuje. Nie zmuszaj mnie do jedzenia. Nie jestem dzieckiem.
Zabierz to. Nie, masz zjeść. Nawet nie tknęła siedzenia. Źle się czujesz? Nie. Po prostu nie jestem głodna. Mówiłam, że masz jeść. Daj jej spokój. Lucia jest wrażliwą dziewczynką. Pewnie martwi się. Mam dość tego, że buntujesz dzieci przeciwko mnie. Powinieneś mnie popierać. Jesteś ich ojcem. Wszyscy martwimy się o Herarda. Jesteśmy spięci. Brak apetytu to normalna sprawa. Mdli mnie. Przynieś deser. Skończyli? Nawet nie wiesz, jak się kłócą. Pani Lucrecia pogniewała się i wyszła. Lucia nie chce jeść. Nie martw się. Dzięki temu się rozchmurzą. Bardzo wątpię. Życz mi szczęścia. Jak tam na uczelni? Znakomicie. Mam do zrobienia pasjonujące zadanie. Cieszę się, że polubiłeś zajęcia. Muszę schwytać mojego królika, zabić go i wypluć mu flaki. Potem muszę wyjąć mu serce, wątrobę i mózg. Przepraszam. Wybacz, ale zadałeś mi pytanie. Wiesz, że nienawidzę studiować medycynę. Nie pora o tym mówić. Uprzedź mnie, kiedy ta pora nadejdzie. Rodzina się rozpada. Dlaczego nie możemy spokojnie porozmawiać? Od razu skaczemy sobie do oczu. O czym myślisz? O tym, co powiedziałeś. Jesteś szczęśliwy? Sądzisz, że Sebastian i Lucia są szczęśliwi? A mama? A ty jesteś szczęśliwa? Nie. Gdybym miała pieniądze, już dawno uciekłabym z domu. Ale nie przez ciebie. Pozwoliłam sobie przygotować wam tort. Dziękuję, ale jak widzisz, wszyscy sobie poszli. Jestem zmęczony. Mam ochotę wszystko rzucić i wyjechać. Wiesz, że jest na to lekarstwo? Nazywa się urlop. Nie, chodzi o moje życie. Twoje życie? Wiesz, że możesz mi zaufać. Jeśli chcesz, potraktuję to, co powiesz, jako spowiedź. Moje życie jest piekłem. Dlaczego? Bo mam wyrzuty sumienia. Ale nie z powodu tego, co zrobiłem, tylko tego, co dopiero zrobię. Powiesz mi co? Nie mogę. To coś złego. Nikomu nie mogę o tym powiedzieć. To coś poważnego? Nawet sobie nie wyobrażasz. Więc nie rób tego. Muszę skończyć to, co zacząłem. Takie jest moje przeznaczenie. Muszę to zrobić, choćbym znienawidził samego siebie. Nikt nie musi postępować wbrew swojemu sumieniu. Ja tak. Ktoś cię zmusza? Wiesz, że możesz mi zaufać. Powiedz, co się stało. Zaufaj mi. Mogę ci pomóc.
Już mi pomogłeś. Dziękuję ci. Co zamierzasz? Dokończyć to, co mam zrobić. Nie rób głupstw, żebyś nie musiał tego żałować do końca swoich dni. Będę się modlił za ciebie. Nie powinnaś pozwalać mamie tak cię traktować. Nie jesteś już dzieckiem. Nie warto z nią dyskutować. A ciebie jak potraktowała? Dała ci w twarz. I co? I tak wyjdziesz za Renzo. Nie wyjdę za niego. Uprzedziłam mamę, że tego nie zrobię. Myślisz, że przyjęła to do wiadomości? Pewnie coś planuje. Muszę zniechęcić Renzo. Niech sam zrezygnuje ze ślubu. To trudna sprawa. Uparł się, żeby cię poślubić. Jest głuchy na wszystko. Biedny Renzo. Tak mi go żal. Nie ma za grosz godności. Co on we mnie widzi? Dokąd idziesz? Wsocić w tajemnicy przed mamą. Halo? Fernanda. Sprawdzałam, czy jesteś w domu. Jadę do ciebie. Przykro mi, ale nie dzisiaj. Muszę wyjść. Przecież mieliśmy się spotkać. Sam mówiłeś. Coś mi wypadło. Już późno. Ciao. Lepiej się czujesz? Jeśli chodzi o mdłości, tak. Ale jeśli chodzi o wszystko inne, to nie. Chodzi o mdłości. Przykro mi. Nie powinienem opowiadać o sekcji królika. Widok twojego wybebeszonego królika nie byłby taki przykry. Dla mnie tak. Straciłam apetyt. Wujowi Gerardo mogło się przydarzyć to samo, co wujowi Rafaelowi. Ktoś chce wykończyć naszą rodzinę. Wszystkich? Tak, jakiś wróg rodziny de la Torre. Wypadek wuja Rafaela nie był dziełem przypadku, a wuj Gerardo miał czytać jego testament. Czy to nie dziwne? Ktoś chce nas pozabijać. Nie możesz jeść, bo myślisz, że cię zabiją? Od kilku dni mam mdłości na widok jedzenia. Może jesteś w ciąży? Nie. Nie jestem Matką Boską. Nigdy wcześniej tego nie miałam. Może dzięki temu schudnę? Nie musisz. Wyglądasz bardzo dobrze. Ty tak uważasz. Fernanda mówi, że przytyłam. José Antonio też. Chcę ładnie wyglądać, żeby wszyscy zachwycali się na mój widok. Jeśli mają cię zabić, jakie ma znaczenie, czy będziesz gruba, czy chuda? Proszę. Hola, Sebastian. Przepraszam, myślałam, że jesteś sam. Zrobiłam tort na deser, ale nikogo nie zastałam w jadalni. Przyniosłam ci go. Robisz to specjalnie. O, płacę ci za to. Co jej jest? Nie martw się. Mam mdłości. Lepiej zabierz ten tort. Ona nie może patrzeć na jedzenie. Tort nie jest dla niej. Wiem, że jest na diecie. Na pewno nie zjesz kawałka? Nie, dziękuję. Może jutro. Dobrze.
Mogę już iść? Nie, poruczniku. Pracujemy od 6:30 rano. Jeszcze nie skończyliśmy. Chcę wpaść do szpitala. Po co? Potrzebuje mnie pan? Siadaj. Chcę przejrzeć z tobą wyniki badań. Powinieneś jednak odpocząć. Potrzebujesz tego. Doktor ma rację. Powinieneś odpocząć. Prześpię się. Kto mógł to zrobić? Wciąż o tym myślę i nic mi nie przychodzi do głowy. Myślisz, że ma to związek z testamentem? Nie wiem. Przysięgam, że mógłbym zabić tego, kto to zrobił. Osoba, która za tym stoi, nie ma skrupułów. Zrobiłaby wszystko dla osiągnięcia swoich celów. Prowadzę dochodzenie, a ty jesteś moim pomocnikiem. Potrzebuję cię. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, mogę załatwić ci przeniesienie. Ależ nie. Lubię pracować z panem. Nie chodzi o to, czy lubisz, czy nie, lecz o twoje zaangażowanie w tę sprawę. Masz być dyspozycyjny przez całą dobę. Rozumiesz? Tak. Masz myśleć, podrzucać pomysły, wykazywać się inicjatywą. Nie ograniczaj się tylko do wykonywania rozkazów. Dobrze. Mogę powiedzieć, kogo podejrzewam? Mam pewną hipotezę. To ktoś, kogo pan nie brał pod uwagę. Ktoś, kto stoi za tym wszystkim. Słucham. Kogo podejrzewasz? Milagros Vargas. Milagros Vargas? Nieślubną córkę pana de la Torre. Nie brak powodów, dla których powinna być główną podejrzaną. Nienawiść i zemsta. De la Torre nigdy się do niej nie przyznał. Według pana Bellido wyrzucił jej matkę z domu. Nie wyrzucił. Ona sama uciekła, bo nie zgodziła się na aborcję. Tym większy ma powód, żeby się mścić. Milagros Vargas jest moją główną podejrzaną. Nienawiść i zemsta, panie komisarzu. Pewnie męczę cię prośbami o cuda. Wiem, że nadużywam twojej cierpliwości i dobroci. Ale mam jeszcze jedną prośbę. Chodzi o sprawę osobistą. O José Antonio Wilsona. Wiem, że dzięki tobie go poznałam. Ale teraz pomóż mi zdobyć jego serce. Ja cierpię. Przykro mi, że José Antonio traktuje mnie jak powietrze. Mam nadzieję, że ta modlitwa się nie spełni. Słyszałaś? Mniej więcej. Radzę ci, zapomnij o panu Wilsonie. Ten człowiek mi się nie podoba. Jest wyrachowany, zimny. Nie podoba mi się. Mylisz się. To prawda, że wydaje się zimny i wyrachowany, ale jeśli spojrzysz mu w oczy, zobaczysz, że jest miły i dobry. José Antonio jest dobrym człowiekiem. Ciekawe. Ale jak wytłumaczysz próbę porwania Milagros? Sama się porwała? Nie.
Nie łączyłbym tego ze sprawą de la Torre. Sądzę, że tak jak twierdziły ofiary, chodziło o próbę gwałtu. A to, co się przydarzyło panu Bejido, wiemy, że nie chodziło o kradzież. Podejrzewam, że Milagros Vargas próbowała ukraść testament, żeby się dowiedzieć, że coś dziedziczy, albo żeby go podmienić na korzystniejszy. Właśnie. Czyta pan w moich myślach. Przecież nic o niej nie wiemy. Może być złą, wyrachowaną kobietą. Mogłaby chcieć przywłaszczyć sobie spadek po ojcu. Przecież tu chodzi o fortunę. Być może. Od tej pory wpisujemy ją na listę podejrzanych. Wiesz, co to oznacza? Nie. Więcej pracy. Robi wszystko, żeby się z nami nie spotkać. Do tej pory z nią nie rozmawialiśmy. Nigdy jej nie ma. Ta kobieta coś ukrywa. Jestem pewien. Przypomnij mi, żebyśmy odwiedzili Milagros Vargas. Musimy ją poznać. Kim pan jest? Czego pan chce? Jestem Peter Farfan. Proszę natychmiast wyjść. Precz. Jeszcze pani nie wie, z kim ma do czynienia. Czego pan chce? Żeby dotrzymała pani umowy. Nie chciałbym pani skrzywdzić. To pan nie dotrzymał umowy. Miał pan nie krzywdzić pana Bejido. To był wypadek. Kazała mi pani zdobyć klucze i je zdobyłem. Jednak nie otrzymałem za to zapłaty. Jeśli mnie pan zabije, nie zobaczy pan pieniędzy. Jeśli mi pani nie zapłaci, pani również ich nie zobaczy. Dobrze? Ale teraz ich nie mam. Jutro. Jutro. Rano. Jeśli ich nie dostanę, sprawię, że pani śmierć będzie długa i bolesna. Pani szofer wie, czym się specjalizuje. Ciociu? Czekasz na Lukresję? Chciałam poczęstować ją tortem, ale chyba jej nie ma. Dziwne. Sądziłem, że pracuje. Lukresjo? Jesteś tam? Zamknęła się. Nic ci nie jest? Nie chciałbym poplamić się pani krwią. Niech pani powie, że nic się nie stało. Lukresja! Jestem zajęta. Zaraz wyjdę. Wszystko w porządku?
Tak. Nie martw się. Nie pracuj zbyt długo. Ja się kładę. Poczęstować ją tortem? Nie. Jeśli się zamyka, to dlatego, że nikogo nie chce widzieć. A ty, wujku? Zjesz kawałeczek? Tak. I zaparzę sobie ziółek. Lubię posłuszne kobiety. Proszę dotrzymać umowy, a wszystko będzie dobrze. Do jutra. Wspaniale pieczesz. Dziękuję. A oto ziółka. Chciałem cię o coś zapytać. Zwlekałem z tym, bo nie miałam odwagi. Zrobiłam coś złego? Nie, przeciwnie. Chciałbym wiedzieć, czy nie czujesz się przez nas źle traktowana. Źle? Przecież nikt mnie nie bił. Nie to miałem na myśli. Śpisz w pokoju dla służby z Margaritą. Czy to cię nie gniewa? Ależ nie. Margarita jest bardzo dobra. Rozmawiałam o tym z ciocią. Nic się nie stało. Nie martw się. Najważniejsze, że mam rodzinę. Pójdę już. Dobranoc. Połączyłeś się z numerem José Antonio Wilsona. W tej chwili nie mogę odebrać telefonu. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. José Antonio, gdzie jesteś, durniu? Jestem smutny, bo ilekroć chcę z tobą gdzieś pójść, znajdujesz pretekst, żeby mi odmówić. To nie pretekst. Naprawdę nie mogę. Będę szczery. Mogę zdradzić ci tajemnicę? Bardzo mi się podobasz. Dziękuję. A ja podobam ci się? Mogłabym ci powiedzieć, że cię uwielbiam albo nienawidzę. Ale to tylko słowa. Miłość okazuje się inaczej. Zgadzam się z tobą. Moglibyśmy w milczeniu ocenić skalę naszych uczuć. Dziś nie mogę. Znajdź zastępstwo. Moglibyśmy zaszyć się gdzieś we dwójkę. Dzisiaj nie. Tak, to ja. Jak leci? Dzisiaj? Dobrze. Gdzie? Przyjadę.
To nie była zwykła kradzież. Odnaleźliśmy samochód pana ojca. Więc o co chodziło? Jeszcze nie wiemy. Być może złodziej szukał testamentu. Nie rozumiem. My też. Musimy koniecznie porozmawiać z pana ojcem. Jak on się czuje? Nic mu już nie grozi, ale wciąż jest nieprzytomny. Martwimy się. Dawno nie miałem tak ciekawej sprawy. Wciąż brakuje mi poszlak, żeby udowodnić, kto za tym stoi. Wie pan, kto to? Na razie zachowam to dla siebie. Ale pan kogoś podejrzewa. Tak. Co ci jest? Co się stało? Coś z Gerardem? Te proszki są bardzo silne. Potrzebuję ich. Mam zszargane nerwy. Co się stało? Nic. Sądzisz, że ja oszalałam? Nie, ale chciałbym, żebyś mi powiedziała, co cię dręczy. Pocałuj mnie. Potrzebuję twojej czułości. Twojej miłości. Najdroższa. Nawet nie wiesz, jak cię kocham. Nie wiem, jak ty ze mną wytrzymujesz. Każdy inny posłałby mnie do diabła. Jesteś świętym. Święci nie mają takich myśli. Nie odchodź. Nie lubię, jak mi rozkazujesz. Rozbiorę się.